Dobrze, to przedstawcie się tutaj teraz do kamery, jeżeli mogę poprosić. Jestem Martyna i cosplayuję Miss Fortune Secret Agent. A ty? Jestem Patrycja i cosplayuję Caitlyn. Jak widać na załączonym obrazku. Chciałem was zapytać, bo cosplay to się zrobił w ostatnich latach bardzo taki popularny temat. Od kiedy jesteście cosplayerkami? I czy to już jest wasz pierwszy cosplay, czy już któryś raz robicie to? Tak, jest to ogólnie mój pierwszy cosplay. Zajmuję się tym od sierpnia 2014 roku. W międzyczasie zrobiłam jeszcze inne, ale stwierdziłam, że do MF-ki ma największy sentyment i dlatego chcę ją zabrać tutaj na IM. A ty od kiedy i co cię do tego skłoniło, możesz powiedzieć? Zawsze mi się to strasznie podobało, wcielanie się w inne postaci i nie tylko wyglądanie jak one, ale bycie nimi po prostu. A to jest to mój tak naprawdę pierwszy cosplay. To co cię do tego skłoniło, żeby go zrobić? Ogólnie zawsze chciałam przyjechać na IM, mam niedaleko i mam transport i udało mi się uszyć to, co chciałam. Ale był jakiś taki czynnik decydujący o tym, że mówię tak, zrobię cosplay na IM? Nudziło mi się, udało mi się zrobić kapelusz i to było takie, że robię dalej, że nie zatrzymuję się już. To gracie na co dzień w gry, w które się za postacie, z których się przebieracie? Tak, ja majnuję Miss Fortune i gram najczęściej właśnie z tym skinem. Jest to właściwie postać, którą wybrałam nie przypadkiem, bo jest to Pani Fortuny, jak sama nazwa wskazuje. Uważam, że szczęście jak najbardziej mi sprzyja, co mówi nawet moja data urodzenia, w której są same siódemki. No i po prostu mam taką sympatię. Niektórzy znajomi mówią mi nawet, że mam taki sam śmiech jak ona, więc po prostu nie mogłam się oprzeć, musiałam ją tutaj zabrać i się za nią przebrać. Czyli 7 lipca 97. Tak. Aha. Okej, okay, no to bardzo fajnie. A u ciebie jak to wygląda? Grasz tą postacią, którą wybierasz, czyli Caitlyn, i czy grasz innymi? Ogólnie nie gram nie gram adekary, ale jeżeli już, to właśnie jest to Caitlyn. Zatem jestem też do niej podobna, jestem wysoka, mam wiele cech wspólnych z tą postacią, dlatego właśnie na nią postanowiłam przebrać jako swój pierwszy raz. A dlaczego gracie w LoL-a? Co wam się podoba w tej grze? Nie wiem, czy gracie tylko w LoL-a, czy też w inne? Czy to jest główna gra? Ja do LoL-a zostałam zmuszona przez mojego chłopaka. Znaczy? Ale... Mówił, że musi ze mną grać, bo co? Powiedział, że grające dziewczyny są fajne i jeśli z nim zagram, to też będę fajna. Zresztą miał wtedy urodziny, więc nie mogłam mu odmówić, no niestety. Ale tak mnie to wciągnęło, że jak widać znalazłam się tutaj na IM-ie. Przybrałam się za Janę z LoL-a. A jak się nazywasz? Znaczy jak masz na imię naprawdę i skąd jesteś? Może jakieś szczegóły? Nazywam się Asia, jestem stąd, z Chorzowa, z Siemianowic. Okay, czyli nie miałaś daleko, bo niektórzy z daleka przyjeżdżają, a ty... 10 minut samochodem i już jesteśmy na miejscu. A jest to twój pierwszy cosplay, czy już wcześniej się miałaś okazję przebierać? To jest już mój trzeci cosplay, wcześniej robiłam Timo również z LoL-a oraz Princess Peach z Mario. I jakie były wcześniejsze imprezy, na których się pojawiałaś? No, zaczęło się rok temu od IEM-a też, zahaczyłam o PGA, o urodziny CD Action we Wrocławiu, no i takie małe jeszcze poboczne jakieś. Jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś to robić? Co cię do tego skłoniło i dlaczego w ogóle zaczęłaś to robić? To w sumie przypadek. W zeszłym roku zobaczyłam, że jest konkurs właśnie też na cosplay na IEM-a i stwierdziłam, że zrobię sobie może Timo, bo jest bardzo fajny i od dziecka lubiłam się przebierać. No to źle. Fajnie, coś dla mnie. W ogóle jest to bardzo, bardzo przyjemne zajęcie, bo ludzie się naprawdę cieszą, jak widzą kogoś przebranego za swoją ulubioną postać. I co to tobie daje? Tak, daje ci to radość? Nie wiem, lubisz być w centrum uwagi? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Jako kobiety też pewnie. Daje mi dużą radość, a z tym centrum uwagi to jest właśnie śmieszna sytuacja, bo na co dzień jestem bardzo, bardzo wstydliwą dziewczyną, żadnych wywiadów, żadnych zdjęć, a tu wychodzę i po prostu jestem otwarta na ludzi. Jesteś też dosyć skąpo ubrana, nie da się ukryć, więc też dlatego przyciągasz pewnie uwagę wielu mężczyzn, ale czy w ten sposób, nie wiem, zmieniło się w jakiś sposób twoje życie przez ten rok, że właśnie teraz się tak ubierasz, że robisz cosplaye, jesteś bardziej, nie wiem, skora do jakichś kontaktów większych, jesteś bardziej social i tak dalej, jak to się mówi dzisiaj? Tak, tak, zmieniłam się trochę właśnie, że otworzyłam się na świat, wchodzę do ludzi. Nie, żebym była zamknięta w domu i grała tylko na komputerze, ale jednak trochę to wpłynęło na moje życie. No właśnie... I więcej ćwiczę przy okazji. Właśnie grasz i najczęściej właśnie w co? W LoL-a? W LoL-a, tylko w LoL-a w sumie gram, tak. A żadne inne gry cię nie interesują? Nigdy nie próbowałaś? Nigdy nie chciałaś spróbować? No grałam parę razy, ale nie jakoś tak, żeby mnie wciągnęły, a w LoL-a to codziennie muszę zagrać jednak. To już jest nałóg. Jesteś uzależniona, to bardzo niedobrze. Okej, okay, a jakbyś mogła jeszcze przybliżyć, czy to zajęcie, tworzenie takich przebrań i tak dalej, czy to jest drogie? Jak to wygląda kosztowo? Czy dużo to czasu ci zajmuje zbieranie wszystkich materiałów? Jak to wygląda? No jest bardzo kosztowne. Ja powiem, że w pewnym momencie przestałam liczyć, bo już mnie przerażała ta kwota, którą wydałam na strój. Czyli?
No naprawdę, przestałam liczyć, bo jak to już w setki szło. To, która cię przeraziła? Nie, jak tak policzyłam, że 500 zł wydałam, kolejne 100 zaraz muszę wydać, muszę jeszcze farby kupić, tamto, to już naprawdę nie liczyłam, bo... Czyli już pewnie coraz bardziej już w tysiące wchodzisz, tak? No myślę, że do 1000 mogłam dociągnąć, bo przyznam się, że musiałam drugi raz robić ten strój, naprawić wiele rzeczy, więc dodatkowo podwoiły się koszty. Czyli polecasz innym spróbowanie czegoś takiego i jak im zachęcisz, nie wiem, czy chcesz zachęcić inne osoby, żeby robiły to, co ty? Zradzić tą kwotą, bo to da się taniej zrobić, da się zrobić tańszy cosplay oczywiście, a jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne zajęcie, można się spotkać z ludźmi. W ogóle grono cosplayerów jest bardzo miłe i życzliwe, poznałam tyle fajnych osób, że nigdy na ulicy nie spotkasz kogoś tak pozytywnie nastawionego jak cosplayerzy. Dziękuję tobie serdecznie, no i powodzenia w dalszych przebraniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.